W dzisiejszym filmie chciałabym Wam pokazać, jak w łatwy sposób można przygotować takie fajne figurki. Jeszcze jakiś czas temu, oglądając torty z zagranicznych stron, byłam zachwycona i zdziwiona, jak można przygotować tak piękne figurki, takie realistyczne, bardzo ładne, proporcjonalne, a mi ta masa cukrowa nie bardzo chce się lepić tak, jak wygląda to na zdjęciach. Ale z pomocą, okazało się, przychodzą formy silikonowe 3D, o których między innymi dzisiaj będę Wam mówić. Pokażę Wam, jak je używać, na ile sposobów możemy przygotować różne rzeczy. I sposób pierwszy to będzie rozpuszczenie czekolady lub surogatu. Jeżeli używamy czekolady, to musimy ją wcześniej zatemperować, a użycie polewy non-temp, czyli tej, której ja używam, powoduje, że wystarczy ją rozpuścić i wlać do foremki. Jest to dużo łatwiejsza i szybsza opcja. Dzięki temu możemy przygotować raz, dwa nasze figurki i tutaj możecie zobaczyć, są to takie specjalne tuby przygotowane, w których są już odpowiednie formy i teraz one są jeszcze po bokach nacięte, trzeba nałożyć takie gumki, tak jak tutaj widzicie, to wszystko producent daje do zestawu i w tym momencie, kiedy już mam wszystko sobie dokładnie ułożone, przymocowane, rozpuszczam ten surogat, ja mam tutaj akurat taką wersję białą i w momencie, kiedy już całość jest rozpuszczona, to po prostu powoli wlewam do foremki. Surogatu, tak jak i czekolady, nie przegrzewamy, wystarczy tutaj tylko rozpuścić ją i następnie wlać do foremki. I w momencie, kiedy już mamy formę wypełnioną, należy kilkukrotnie postukać o dno, po to, żeby wszystkie bąbelki nam uciekły, żeby później po wyjęciu z formy figurka nie miała żadnych wad. I w ten sam sposób przygotowuję też wszystkie inne figurki. Będziecie mogli tutaj zobaczyć między innymi takie płaskorzeźby, ale też figurkę jednorożca, różne rodzaje misiów. Firma ma naprawdę bardzo sporo do zaoferowania i te formy są też bardzo popularne, szczególnie właśnie na wschodzie, ale powoli przychodzą one też do nas. Wszystkie są przeznaczone do kontaktu z żywnością, także spokojnie możecie używać ich w swoich pracowniach. I szczerze Wam powiem, że ja byłam troszeczkę zdziwiona, troszeczkę się bałam tych form, ponieważ bałam się, że po prostu mi to nie wyjdzie. Tutaj możecie już zobaczyć drugi sposób, czyli wypełnianie form za pomocą masy cukrowej i ona musi być tutaj uplastyczniona, a następnie całość wypełniamy nasze wgłębienia i w ten sposób będziemy mieli gotowe figurki. I tutaj akurat macie taką sowę płaskorzeźbę, czyli ona musi gdzieś stać albo leżeć na torcie, ponieważ jest 3D tylko z jednej strony. Żeby łatwiej wyjąć takie figurki, to najlepiej po wypełnieniu całości włożyć je na chwilę do zamrażarki i dopiero później wyciągać z formy. Następnie takie figurki należy pomalować i tutaj o malowaniu będę wspominać za chwilę. Teraz możecie zobaczyć, że mam już rozpuszczony barwnik i maluję pewne elementy tej figurki. Natomiast też tutaj użyłam dwóch różnych kolorów i w ten sposób możecie też pracować. Czasami jest to utrudnione i nie można każdym kolorem wypełnić każdego wgłębienia, ponieważ te kolory nie do końca nam się pokrywają. No i tutaj z pomocą przychodzi właśnie malowanie. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, to polecam Wam właśnie użyć kilku kolorów masy cukrowej. Tylko musicie pamiętać o tym, żeby te kolory pokrywały się dokładnie z wgłębieniami, ponieważ kiedy wyjmiemy naszą figurkę, to każde niedociągnięcie będzie widoczne i w momencie, jeżeli jednym kolorem najedziemy gdzieś za daleko, no to już wyjdzie nam krzywo. A tutaj akurat w takiej opcji malowania jest to bezpieczniejsze. Jeżeli nasza forma ma jakieś drobne elementy, to pamiętajcie o tym, że trzeba naprawdę bardzo dokładnie docisnąć tą masę cukrową. Ja tutaj akurat w tych bombkach, w miejscach, gdzie były takie, powiedzmy, większe wgłębienia, jakieś wzorki, to one się ładnie odcisnęły, natomiast tam, gdzie były napisy Wesołych Świąt, to troszeczkę za słabo docisnęłam i ten napis nie był do końca widoczny, tak jak powinien być. Natomiast ogólnie wszystkie detale są widoczne, szczególnie jeżeli właśnie wylewamy coś do naszej formy, a nie używamy masy cukrowej. Tutaj akurat są gwiazdki i one miały takie bardzo drobne elementy i te elementy w masie cukrowej akurat bardzo dobrze widać. W
formy, które są zalewane surogatem bądź czekoladą, muszą odstać kilkanaście minut na blacie lub możemy je później włożyć do lodówki, tak żeby ta masa szybciej zastygła. Ona ogólnie zastyga i tak bardzo szybko, uważam. I dopiero wtedy wyciągamy. W momencie, kiedy są to takie, powiedzmy, płaskorzeźby czy otwarte formy i możemy po prostu figurkę wypchnąć, jest to łatwiejsze. Natomiast tutaj, tak jak widzicie, trzeba bardzo uważać. Szczególnie kiedy mamy jakieś drobne elementy typu rogi u jednorożca czy skrzydełka, ponieważ jak możecie tutaj zobaczyć, ja na początku robiłam to tak dosyć szybko i figurka mi się połamała, ale nic takiego się nie stało, ponieważ rozpuściłam sobie jeszcze raz tą samą masę, zalałam formę od nowa i wyciągałam już po prostu ostrożniej. Dzięki temu, że te formy są rozcięte na bokach, też jest to dużo łatwiej. Jak tutaj widzicie, takiego misia bardzo łatwo się wyciąga, tutaj się nic nie uszkodziło i teraz już wystarczy go tylko pomalować. Ja do malowania i cieniowania najczęściej używam barwników półkowych z Fraktala i na sucho po prostu biorę sobie pędzelek i robię tak, jak tutaj teraz widzicie, pokrywam na przykład kwiatka. Tutaj to był tylko taki próbnik, więc nie starałam się jakoś tak bardzo, żeby to było dokładnie. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać takie intensywne kolory, to warto rozpuścić te barwniki w spirytusie i dopiero później pomalować nimi figurki. Przy użyciu na sucho będzie to efekt delikatniejszy i łatwiej będzie ocieniowanie. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli używacie barwników pyłkowych na sucho, to one potrafią się osypywać i jeżeli spadną Wam w miejscu, w którym nie chcecie, żeby się znajdowały, to absolutnie ich nie ruszamy, tylko zostawiamy do momentu, aż wszystko sobie pokryjemy i później wystarczy, nie dotykając ani pędzelkiem, ani dłonią, zdmuchnąć nadmiar tego, co nam opadło i w tym momencie fajnie będzie wszystko czyste. Przy malowaniu na mokro taki mój tip, żeby nie dawać za dużo spirytusu do tego barwnika, ponieważ tak jak możecie tutaj zobaczyć, wtedy jest to taki bardziej efekt akwareli. Nie pokrywa się nam ten dany element tak bardzo mocno i albo musimy go pokrywać kilkukrotnie, albo na przykład wleci nam gdzieś taki bardzo rozrzedzony w szparki i wtedy ciężko będzie go już z tej figurki wydobyć. Dlatego jeżeli za bardzo rozcieńczyliście dany barwnik, to poczekajcie chwilę, aż ten spirytus odparuje, albo po prostu dajcie jeszcze trochę więcej tego barwnika. Nawet jeżeli Wam później zbiegnie, to po wysuszeniu on zostaje w tym samym miejscu i łatwo będzie go można użyć po raz kolejny. Jeżeli chcecie, żeby te figurki później były zjedzone, to używając barwników musicie pamiętać o tym, aby wszystkie były przeznaczone do kontaktu z żywnością i jadalne. Ja akurat chciałam Wam pokazać jak najładniejszy efekt i wiedziałam, że moje figurki nie będą zjedzone, więc tutaj użyłam sobie między innymi złotego barwnika Claire Bowman, który jest przeznaczony do kontaktu z żywnością, ale niejadalny, ale jest to moim zdaniem takie najładniejsze, szlachetne złoto, które pięknie właśnie pokrywa figurki. Natomiast jeżeli chcecie, żeby było to złoto jadalne, to tutaj polecam Wam słodki bufet. W tym przypadku możecie zobaczyć, jak wygląda malowanie figurki najpierw mokrymi barwnikami, czyli tutaj takie drobne elementy typu oczy, nosek maluję sobie za pomocą czarnego barwnika rozcieńczonego w spirytusie, natomiast później już cieniuję na sucho między innymi różowe policzki, czy później futerko i całą figurkę można ładnie pocieniować właśnie takimi suchymi barwnikami. Jeżeli chodzi o pracę z tymi formami, to uważam, że naprawdę bardzo przyjemnie się z nimi pracuje, chociaż jak możecie zobaczyć, nie obyło się tutaj bez komplikacji i właśnie przy tych figurkach 3D trzeba jak najbardziej uważać. Mi się już później nie chciało poprawiać tego po raz kolejny, chciałam Wam po prostu pokazać, jak one mniej więcej tutaj wyglądają. Wystarczyło tylko nieco bardziej rozszerzyć tą formę i dokładniej odczepić brzegi, żeby później wyjąć w całości całą figurkę i naprawdę nie ma tutaj większego problemu.
Przy jednorożcu możecie zobaczyć, że mamy tutaj też skrzydełka. Mi z jednej strony one też się odłamały, ale już tego nie poprawiałam. Ta figurka ładniej by wyglądała, gdyby tych skrzydełek w ogóle nie było. Ja zostawiłam te, które tutaj widzicie po prawej stronie. Tych po lewej nie ma, ale gdybym robiła następnym razem, chyba w ogóle oderwałabym i jedną, i drugą stronę, tak żeby ten jednorożec tak wyglądał. Jeżeli chodzi o sam silikon, to jest on taki bardzo elastyczny i naprawdę łatwo się z niego wyciąga wszelkie figurki. Tak jak mówiłam, przy figurkach 3D trzeba robić to po prostu delikatniej, natomiast przy tych wszystkich innych, obojętnie czy pracowałam z surogatem, czy z masą cukrową, naprawdę fajnie mi się pracowało i łatwo można było wyjąć w całości elementy i dodatkowo wszystkie te drobiazgi są naprawdę bardzo widoczne. Tutaj już możecie zobaczyć, jak kończę sobie mojego jednorożca. Jeżeli jesteście ciekawi dokładnych wymiarów i jak to wygląda, to zostawię Wam link do strony producenta i tam możecie sobie zobaczyć, a tymczasem zajmijmy się już sposobem trzecim, czyli robieniem figurek z izomaltu. I tutaj do garnka wsypuję sobie minimum 150 g izomaltu i rozpuszczam go z barwnikiem. Tym razem dodawałam barwniki żelowe i całość podgrzewam do 167 stopni, wtedy izomalt będzie płynny. Pamiętajcie, że jest on bardzo gorący, więc podczas wylewania najlepiej mieć rękawiczki, natomiast jeżeli macie już wprawę, no to nie musicie. I w tym momencie mam już sobie przygotowane moje foremki, wlewam ten gorący izomalt. On też bardzo szybko zastyga, więc tutaj trzeba pracować dosyć szybko. Próbowałam też wypełnić takie wgłębienia, jak widzicie tutaj na przykład przy tych cyferkach, tutaj można zrobić teoretycznie dwa kolory, ale trzeba być naprawdę na maksa precyzyjnym, żeby nie wylecieć z tym izomaltem poza to małe wgłębienie, które jest do pierwszego koloru. Tutaj później wlewałam jeszcze biały kolor, natomiast praca z izomaltem i tymi foremkami nie wybacza nawet najdrobniejszych błędów. Czyli jeżeli chcecie, żeby na pewno wszystko wyglądało ładnie, to po prostu wypełnijcie jednym kolorem całą tą foremkę, wtedy będzie to też ładnie wyglądać, albo naprawdę bardzo dokładnie musicie się postarać o to, żeby wypełnić te wgłębienia najpierw jednym, później drugim kolorem. Ja chciałam to zrobić za pomocą rękawa cukierniczego, ale pomyślałam, że przecież ten izomalt jest tak gorący, że po pierwsze można poparzyć sobie ręce, a po drugie rękaw cukierniczy nie będzie wytrzymywał takiej wysokiej temperatury i po prostu mi się stopi. Dlatego też poniechałam ten pomysł i wylewałam po prostu z garnka, żeby pokazać Wam tak mniej więcej, jak to wygląda. Za chwilę zobaczycie też figurki w wersji 3D, które są wylewane z izomaltem i one też naprawdę bardzo ładnie wyglądają, natomiast u mnie porobiły się takie trochę bąbelki, które akurat w niektórych przypadkach dodawały uroku, ale jeżeli zależy Wam na tym, żeby nie było tych bąbelków, no to musicie troszeczkę popracować z tym izomaltem. Nie wiem, na czym to polegało, że zrobiły się po prostu takie bąbelki, bo sama forma jest gładka. Jeżeli macie jakiś pomysł, to chętnie się dowiem, ponieważ tu akurat u mnie było widać, że tych bąbelków troszeczkę jest, natomiast w niektórych figurkach faktycznie w ogóle to nie przeszkadzało. Najwięcej było widać tego właśnie w cyferkach. Jeśli chodzi o figurki typu misie, to tutaj właściwie nie było tego w ogóle widać, więc jeżeli chcecie pracować z izomaltem i zrobiłyby się Wam bąbelki, to na tych figurkach z misiami nie ma różnicy. Natomiast pamiętajcie, że jeżeli chcecie używać izomaltu, to musicie później każdą z takich figurek zabezpieczyć lakierem spożywczym, ponieważ izomalt bardzo szybko łapie wilgoć i będzie nam się rozpuszczał. Dlatego każda z takich rzeczy powinna być przygotowywana krótko przed dekorowaniem tortu. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pracę z foremkami Silicone Forms. Bardzo się cieszę, że miałam okazję w ramach współpracy przetestować te foremki, ponieważ szczerze mówiąc, zwlekałam z ich zakupem, dlatego że bałam się, że one tak naprawdę wcale nie wyjdą tak fajnie. Jednak okazało się, szczególnie przy tych figurkach 3D typu jelonek, jednorożec czy miś, że one wyglądają w rzeczywistości bardzo fajnie, te detale są widoczne, łatwo pracuje się z samymi formami, więc jeżeli nie jest Wam po drodze z masą cukrową i kilkugodzinnym lepieniem figurek, to to jest właśnie świetna alternatywa. W opisie pod filmem czeka na Was rabat, a ja już się z Wami żegnam i życzę Wam wszystkiego smacznego. Do zobaczenia w kolejnych filmach.